Siemaneczko, witam w kolejnym odcineczku, tutaj na moim ekwipuneczku się zatrzymałem. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, czy na przykład warto w ten Paryż i dlaczego może jest warto zainwestować w niego. Bo po ostatnim, pamiętacie, film kilka dni temu wstawiłem, dlaczego nie powinniście inwestować i z tym supplyem obrzydliwie wielkim, który jest duży cały czas, jak sobie możemy zajrzeć. Paryż, zobaczcie to, ilość. No, 1 300 000, no road to 2 miliony. Wiem, że wielu z was pisało mi na DM-ach i pytało o ten Paryż, czy warto sprzedać, co robić, kurczę, żeby odpuścić, czy co. Powiem tak, dzisiaj po tym pogadamy, no bo jednak dużo osób pisało, więc stwierdziłem, dobra, trzeba taki film zrobić, przydałoby się o tym nagrać, więc nagrywam. No i co, zaraz sobie pogadamy, tylko jeszcze szybki sponsor odcineczka, czyli strona do wymiany waszych skinów. SkinsMonkey, link macie do stronki oczywiście w opisie. Najlepsza aktualnie według mnie strona do wymiany swoich skinów. Naprawdę polecam. Z kodem ELZARD macie darmowe $5 przy wymianie, więc naprawdę spoko opcja. Bonusik jest duży. Plus stronka wam nie wliczy tutaj ten naklejek, przez co będziecie mogli znaleźć naprawdę ładne krawciki i potem te krawty sobie posprzedawać dużo drożej na rynku Steam, oczywiście jeżeli znajdziecie jakieś drogie, bo pamiętajcie, że to tak właśnie działa. Plus do tego strona zaoferuje ci, widzu kochany, 35% przy wpłacie z moim kodem, czyli jak doładujesz sobie, zainwestujesz sobie $100 w stronkę, dostajesz 135, czyli to jest to dobry sposób na doładowanie na Steama, plus wspieracie mnie i w sumie to tyle w tym odcinku na wstępie. No i możemy, o czekajcie, sprawdźcie jak to wygląda. Ja ostatnio lubię tą naklejkę z Stefanem, już kiedyś to mówiłem. Możemy przejść do odcinka. No i tak, pewnie wielu z was przestraszyłem tym supplyem i tak dalej, moją mową. I generalnie tak, jest czego się bać, bo ten supply do zbicia, czyli ilość jaka jest przeolbrzymia i pewnie zajmie bardzo, bardzo długo. Chociaż jest kilka czynników, które mogą sprawić, że to zniknie dosyć szybko. Jak wiecie, jednym z nich może być popyt na samego CS-a, jaki się do nas zbliża bardzo dużymi krokami, a jest to Source 2. Generalnie aktualnie popyt na CS-a jest dosyć duży, przez sam fakt zapowiedzi Source 2 i ile ludzi jest nahypowanych, dużo osób wróciło do CS-a i jak wiemy, ta liczba graczy podrosła. Chociaż liczba graczy jest w stanie zbić tak dużą ilość naklejek, na przykład, to tylko przykład naklejki, czyli to mamy kapsuły 250 000, jest to przeolbrzymia liczba, nawet spadł o grosz, brawo. I jak wiecie, jest to naprawdę duży ruch, ja dalej czekam na to, na złotówkę na rynku i kurczę, co robić? Ludzie panikują, przecież to jest, tego jest za dużo, to się nie wybije. Lecz tutaj przychodzę ja z moją mową i nie wiem, czy pamiętacie, ale Antwerpu też było przedłużo. Antwerp po nie jakimś super strasznie długim czasie jest naprawdę w fajnej cenie. Wiem, że to taki trochę argument ala kurczę, to coś wyszło, to też może wyjść. I dla nie wszystkich może być on przekonywujący, ale moim zdaniem jest, dlatego że Paryż jest również ładny, ma potencjał, jest naklejany, ludziom się podoba, więc jeżeli nie macie pomysłu na sprzedaż swoich skinów i zakup czegoś nowego, to trzymajcie w tym Paryżu. I generalnie, a propos zakupu, no bo dużo osób pyta, czy warto kupić. Obstawiałem już nieraz na odcinkach i mówię tak, Paryż pewnie piknie w cenie, po czym spadnie. Spadnie do jakiejś ceny i wtedy sobie będzie warto go zakupić. Obstawiam, że Paryż nie wybije się na wyższą cenę i nie będzie się trzymać na wyższym pułapie. Dlaczego? Dlatego, że tego jest zbyt dużo. To jest niemożliwe, żeby to w kilka dni tak zeszło, więc obstawiam, że to będzie jakiś chwilowy pik, jak zawsze, bo promocja się skończyła, wiecie, dymy. Po czym ten Paryż sobie znów poleci w dół lekko i na przykład kapsuły będą chodzić po 90 parę groszy na rynku. Podobnie było z Antwerpem i te kapsuły przez długi czas chodziły dosyć tak i potem sobie wzrastały. Obstawiam, że tak samo będzie, to nie jest pewniak, więc jak ktoś chce zakupić, raczej bym dążył do zamówień i sobie składał je w taki sposób. Czy warto sprzedawać Paryż? Według mnie nie, bo te ceny, a czy inaczej, w teorii można było spróbować short-termować, na przykład kupować na rynku za $8, tam dostaniecie wtedy 95 złotówkę lub 90 parę groszy i spróbować skupić za 10 groszy, ale zadajcie sobie pytanie, czy jest warto i czy ryzyko jest warte i tak dalej i w sumie te kilka groszy, no chyba, że ktoś nie wiem jakie masowe liczby ma, to okej, chce sobie zarobić, ale powiem tak, no i przy holo, wiadomo, trochę więcej się zarobił, te holo pewnie trochę bardziej spadną, ale czy jest to opłacalne? Jeżeli stwierdzicie, że tak i ryzykujecie tak, oczywiście ryzyko jest dosyć porawe, więc tak róbcie, ale no według mnie nie warto sprzedawać, ja nie sprzedaję, według mnie warto trzymać, to jest taki long term moim zdaniem bezpieczny, może i medium term, chociaż Ten medium term raczej nie zbije się aż tak szybko, według mnie. Właśnie i przykładem, dlaczego warto jest, sam ten Antwerp może być i dla nas to, że ludzie, jak będzie popyt i naklejane będą te naklejki, a będą i są naklejane do tego, że są bez tła i ludzie zawsze lubią naklejki bez tła i Sztokholmu jest mało, jest drogi, więc tak naprawdę Paryż to dobre zastępstwo Sztokholmu. To jest, są wszystkie dobre argumenty, które idą za tym eventem. No i wydaje mi się, że wytłumaczyłem Wam porządnie, dlaczego według mnie Paryż i tak jest po części dobry, chociaż ma teraz dużo swoich wad, więc no, jeżeli komuś pomogłem, to super. Jeżeli też tak, to fajnie byście sobie suba, łapkę w górę i zostajcie na kanale na dłużej. Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.